Fundacja Teraz Polska wraz z Politechniką Warszawską przyznały w minionym miesiącu naszej gminie prestiżowe wyróżnienie. Skarbimierz jest bowiem w ścisłej czołówce najlepiej rozwijających się gmin wiejskich w Polsce. Te wyróżnienie, które otrzymaliśmy, to jest podsumowanie pracy w ciągu całego okresu mojego wójtowania. Jest to oczywiste, że przez cały okres staraliśmy się bardzo dużo inwestować. Chodzi o inwestycje gminne. Na pewno te inwestycje, które powstały, czyli inwestorów prywatnych, zagranicznych, przyczyniły się do tego, że z kolei nasze gminne inwestycje też mogły być w większym stopniu realizowane. To właśnie ściąganie inwestorów i rozwój przemysłu zawsze był priorytetem dla naszego samorządu. Nie inaczej jest dziś. Pod koniec października w formie darowizny przekazaliśmy 71 hektarów naszych terenów inwestycyjnych dla województwa polskiego. Te grunty mają służyć nabyciu udziałów w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Invest Park, a tak naprawdę celem głównym jest wzmocnienie ekonomiczne całego regionu. A tak bardziej dla nas, powiem szczerze, ułatwić pozyskanie nowych inwestorów, a co za tym idzie, powstanie nowych miejsc pracy. Obecne działania to właśnie konsekwentne realizowanie strategii sprzed lat. Zdecydowaliśmy się na ustalenie planu zagospodarowania przestrzennego, w którym tereny w ogóle przeznaczyliśmy na przemysł i usługi. Przecież trzeba przypomnieć, że wcześniej była taka koncepcja, żeby jednak tutaj odtworzyć możliwości funkcjonowania lotnictwa. Oglądaliśmy takie obiekty na zachodzie, okazało się, że te obiekty po prostu to jest za małe zatrudnienie. Uznaliśmy, że jeżeli wejdzie przemysł, usługi, to może być większe zatrudnienie, a trzeba pamiętać o tym, że powiat brzeski w tamtym czasie miał największe bezrobocie, chociaż to trwa do dzisiaj. Dlatego rozwój naszej gminy, sukcesy i wyróżnienia to korzyść dla całego regionu, z czego jako mieszkańcy możemy być dumni.